Ho, 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 cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Mister Adamo 15 i witam was w ten wigilijny, oczywiście piękny dzień 24 grudnia i jak co roku wydanie świąteczne, tylko troszeczkę dzisiaj inaczej, ale cieszę się, że jest, no można tak powiedzieć, z czegoś, czego jeszcze nie było, czyli z kolejnej jakiejś mapki do testowania, bo to nie jest do sprawdzania, bo ta mapa jest w fazie produkcji. Oczywiście tu serdecznie pozdrawiam Pumę, bo naprawdę, no, bardzo mnie to cieszy, że akurat ta mapka trafiła na odcinek, no, wigilijny, na wydanie świąteczne. Na samym początku oczywiście chciałbym wam złożyć, no, najszczersze tutaj życzenia, oczywiście świąteczne. Najważniejsze to zdrowia, bo pewnie widzicie, że drugi rok z rzędu, drugi rok w grudniu i święta, tak można powiedzieć, bo powiem wam szczerze, że przeziębienie, jak mnie złapało w grudniu, tak odchodzi, przychodzi i trzyma się mnie dość długo, więc moje zdrowie bardzo, ale to bardzo nie daje, no, mi żyć ostatnio, a tym bardziej dzisiaj. Zastanawiałem się, czy w ogóle, no, jestem w stanie nagrywać taki odcinek, a ja zawsze, jak źle się czuję, to w ogóle odstawiam komputer. On w ogóle mi wtedy nie jest dla mnie. Ale postanowiłem i musi być ta tradycja, chociaż może być ciężko, może być źle, ale odcinek świąteczny, wydanie świąteczne być musi. Dzisiaj takie na spokojnie, bo nawet nie miałbym, po pierwsze, jak zrobić czegoś wariackiego, jak to niekiedy było w święta, coś z chłopakami, bo jak wiecie, Boluś pojechał do siebie na święta, Brączuś też chce spędzić oczywiście te święta z rodziną i chłopaki też tam, cała reszta ekipy, no, ma swoje sprawy świąteczne, a ja chciałbym oczywiście takie coś, taki odcineczek dla was nagrać. No i oczywiście najważniejsze to życzyć zdrowia dla was, żebyście się nie męczyli tak jak ja. Jak najwięcej szczęścia, radości w te święta, jak najwięcej prezentów oczywiście dla moich widzów młodszych, no bo wątpię, żeby już starsi, tacy jak ja, dostawali jakieś prezenty pod choinką. Święty Mikołaj lubi najmłodszych, ale niekiedy też tych starszych nie powiem, że nie. Chociaż ja sam nie wiem, czy mi się uda coś od Świętego Mikołaja dostać. No i oczywiście, no, smacznego karpia i tych wszystkich, oczywiście wspaniałej wieczerzy, udanej pasterki, no i te dwa potem dni świąt, żebyście spędzili oczywiście z rodziną, w jak najlepszym gronie, no i żeby wam naprawdę te święta mega, super, cudownie, nie wiem, mogę jeszcze podkreślać, jak najlepiej zleciały. Ja też oczywiście chcę spędzić święta z rodziną na spokojnie, więc jeżeli będę się czuł tak, jak teraz się czuję, czyli fatalnie, no to odcinek pierwszy dzień świąt nie będzie. Jeżeli się poczuję lepiej, no to coś tam dla was wymyślę. Na pewno drugi dzień świąt już zapraszam serdecznie w tym momencie na odcinek Od Zera do Farmera zimowy. A co mówić na temat zimy? Początek, taki wstępik typowo świąteczny nagrałem. Za oknami słaby śnieg i na mapie Staropolska wieś oczywiście też jest malutki śnieżek, coś tam widać. Czyli to tak u nas, tak normalnie, typowo, że tak powiem, w realu też jest drobniutki śnieg. Nawet Boluś dzisiaj jechał w ogóle w masakrycznej pogodzie. Spotkała go bardzo ciężka pogoda, jeżeli chodzi o śnieg. U nas też trochę deszczu, trochę śniegu, gdzieś tam roztopy, ale no bardzo malutko śniegu. No i tutaj mamy do testowania mapeczkę. No i na razie to są wstępne testy. Udało się, wystąpiła w takim specjalnym wydaniu świątecznym, więc ją pooglądajmy. Oczywiście na samym wstępie są te maszyny, które coś tam możemy poużywać. No i oczywiście ten dodatek świąteczny jest to dodatkiem od nas, tym bardziej od Bolka, bo wybaczcie mi, ale będzie tak dość często, coś czuję. Jest to oczywiście dodatek na Od Zera, który serdecznie zapraszam. Trzy odcinki świąt, Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt. Specjalne zimowe odcinki z Od Zera do Farmera. No i jakoś dziś został taki troszeczkę klimat i nie chciałem go usuwać, bo no, identyczny jest, można tak powiedzieć, za oknami, chociaż u mnie bardziej, no, mniej tego śniegu, więcej tego deszczu, już to wszystko topi się. No, na święta wszystko się topi. Dziwnie to brzmi. Ale sprawdźmy mapę. Długo się rozgadałem, no ale to ma być wydanie świąteczne, wydany specjalny odcinek z życzeniami, a nie takie bardziej gadanie. Na samym wstępie zacząłem, że wiata bardzo mi znana, ma problemy z teksturami, albo ją tak zaśnieżyło, zmroziło, że po prostu aż została biała. Jako że mówię, to są testy, ja się tym nie przejmuję. Autor na pewno, no, będzie miał jeszcze na pewno kupę roboty, bo widzę tutaj wiele niedociągnięć. Oczywiście będę w stałym kontakcie, ale myślę, że to dopiero po świętach.
Jeżeli chodzi o gospę, bardzo fajna, malutka, są podstawowe maszynki, można zaczynać. Nie wiem czemu, ale Fiat Fiatem, że zaczyna, no że jest Fiat, no dobra. Być może, choć naprawdę ten Fiat jest maszyną jedną, która bardziej mi się mniej podoba. Ale za to powiem szczerze, chętnie bym na jakiejś serii u siebie zobaczył tego Maksymka i na pewno może się nawet postaram, żeby leci na moją serię tą z amerykańskiej. Naprawdę. Powiem szczerze, nigdy go nie używałem, a na pewno jest spoko, mi się podoba. Chociaż ma naprawdę ten właśnie taki efekcik tutaj tej wody roztopionej, czy tam gdzieś lodu, czy tego śniegu, naprawdę fajnie pasuje na taki odcinek świąteczny, a typowo, że trawa jest nadal zielona za oknami, więc tutaj tym się nie przejmuję, że trawa gdzieś nie jest bardziej, czy tam w ogóle rzeczy typu uprawy też nie są zielone, bo tego za oknami niestety nie ma. Nic nie jest zielone, jeżeli chodzi o uprawy. Na trawie zawsze najdłużej zostaje ten, no, że tak się wyrażę, śnieżek, więc dlatego naprawdę fajnie się to komponuje. Tak wygląda ta pierwsza gospodarka. Jeżeli chodzi o pola, no to są naprawdę małe, ale. Ale poczekajcie, wiem, że gdzieś tutaj jakiś mały myk jest. I ja sobie tutaj oczywiście użyję tego myku. Czekajcie, żebym tylko się nie pomylił. Tak, oczywiście. No i teraz pytanie. O to mi właśnie chodziło. Żebym mógł sobie podnieść kamerę, bo nie wgrałem player kamery. Poza tym player kamera naprawdę ciężko. Ciężko się ją tutaj operuje, więc się nie ma co dziwić, że. Nie używam jej. Gospodarka z lotu ptaka naprawdę fajnie wygląda. Pola też fajnie będzie oglądać lepiej, znaczy się też z lotu ptaka. Nie jest masakra, ale naprawdę cieszę się, że to, co miałem wszystko zrobić na święta, zrobiłem i dopiero mnie złapało. No to, co mnie złapało wczoraj i dzisiaj, no to już jest. Dzisiaj to już jest makabra i fatalnie. No, na Wigilię, bo nagrywam to dzień wcześniej, więc Wigilię, co szczerze, będę miał bardzo nieciekawą. Ale przypomina mi się z tamtego roku. Jeżeli nie, to chętnie zapraszam rok temu na odcinek też z od zera z wywozu śniegu. Byłem masakrycznie chory. No, chyba nawet słychać to identycznie. Tutaj troszeczkę się zniżymy. Druga gospodarstwa. Tu już nie widzę żadnych, jeżeli chodzi, niedociągnięć. Fajna, duże wiata. Stodoła. No, jeżeli chodzi o stodołę, bardzo fajna, przydatna, nawet tutaj chlepiska, żeby powysypać ziemniaki, buraki, jakieś tam pierdoły, coś takie pochować. Naprawdę spoko to wygląda. Tu już zobaczcie, jeżeli nie mam, to może być jedna z podobnych wiat, tamtych co była ta i tamta, tylko tamta chyba trochę większa. No i tam coś brakuje, więc trzeba ją troszeczkę pododawać. Idźmy teraz na górę, tu już się mapa kończy. Tam ładnie za mapą zapadało, biało na pełnej. Przejdźmy się dalej. Naprawdę powiem wam szczerze, ciężko mi się oddycha nagrywając. Ale myślę, że ten odcinek naprawdę nie będzie długi, bo ja tu opcjonuję max 15 minut, więc liczę, że jako tako to nie będzie, to będzie coś innego, bo zarazem odcinki moje ostatnie są naprawdę po 20, 30, 40 minut, więc nawet mało, już jest tych 20, więcej 30, 40 minut, dlatego to będzie takie coś innego, ale to właśnie ma być wydanie specjalnie świąteczne. Tu jest skup oczywiście. Jeden oczywiście z najlepszych skupów, ładnie wygląda, więc nie ma się czym przejmować. Tu mamy jakieś płyty dojazdowe. Lubię w ogóle wykonanie takie z płyt, bo to też fajnie wygląda. Muszę jeździć tutaj normalnie. Tu jest ten mostek. Tam było to gospodarstwo. Tu mamy pola, łąka, drogi polne. Jeżeli chodzi o pola, naprawdę typowo malutkie. Niektóre troszeczkę średnie, ale przeważnie są te właśnie. Te takie, które lubię, długie, wąskie, czyli coś jak u mnie tam, nie wiem czy widzicie, ale tam prosto właśnie takie są i tam będziemy wędrować. Ale przecież my mamy szybkie bieganie. Adam. Właśnie się tak zastanawiam, co ja tak wolno idę, a przecież ja mam szybkie bieganie. Tutaj nie wiem w ogóle, co to jest. No to już wiem oczywiście, już nieraz żeście mi na odcinkach mówili, ale co tu się dzieje? Co tu się staje? Coś mogę robić? Nie, niestety nie. Ale.
No takie, nie wiem, statyczne wjazd, gospodarstwo, nie wiem, dziwnie mi to powiedzieć, bo wjeżdżamy, nie wiem, i możemy sobie tu pryzmę zrobić, nie wiem, naprawdę nie wiem, po raz pierwszy się zastanawiam, co to takiego może być. Tu bardzo fajne, tylko że bardzo płaskie pole, ale spoko wygląda. Idźmy dalej. Tutaj jakieś kolejne, a tu jest sklep, o, tutaj ostro. Pojeżdżone, mocno festu się działo. O tym właśnie problemie musimy pogadać też poza odcinkiem. Sklep sklepem bardzo ładnie wygląda. Idźmy dalej. No i właśnie o tych polach mówię. Te wąskie, długie pola, tym bardziej tutaj ukształtowanie terenu jest dziwne. Pod tym względem, że tam jest górka, tu jest mega dołek. Moim zdaniem i od razu taki podjazd. Wiemy, jak ciężko jest w 19 ogarnąć właśnie taką zabawę tego typu. Górka, dołek, jak podjechać i tak dalej, więc no tutaj jest ciężko, znaczy jest ciężko, może być ciężko, może nie być ciężko, zobaczymy, może kiedyś, może na którymś z odcinków, myślę, że jak ta seria będzie, bo jak ta mapa będzie ogarnięta, to chętnie bym się tutaj z jakąś seryjką przerzucił, bo naprawdę jest sens tutaj jakiś skup w trakcie. Jakiś niby tartak będzie tworzony. Oczywiście mapa ma 80% tworzenia, więc ona daleko jeszcze do końca. Na pewno jeszcze parę rzeczy musi być udogodnione, ale liczę, że no, jedna z mapek, która może wyjść no, z tych pierwszych, chociaż wiadomo, są te lipinki, które żeśmy podsyłali na pewno w najbliższym odcinku ze sprawdzania map. Właśnie ją sprawdzę, jaka ona jest, ale na razie to no co, no. Jest szansa, że mówię, że ona może być właśnie tą drugą mapą, która ujrzy światło dzienne i ujrzy u mnie bardziej, bo wymagania są tam oczywiście, żeby tą. Zobaczcie, jak tutaj, o, jak się idzie, to kamera jest do góry. Czy ja mogę iść jeszcze do góry? Nie. Tak jak się ustawiłem, czyli to wszystko ustawiam sobie kamerę, a wszystko zależy od terenu. Czyli zobaczcie, jaka nierówność terenu. Jest bardzo fajnie zarazem. O, i tu normalnie już mogę iść po ziemi i znowu jestem w powietrzu. Rzecz fajna. No i co? Przelecieliśmy, można tak powiedzieć, całą mapę dookoła. Nawet z góry sobie pierdyknę. Zobaczcie, zajebiście, powiem szczerze, że ten teren jako taka podstawa śnieżna, zajebiście to wygląda i mega mi się podoba pod tym względem właśnie na ten odcinek. Więc pozdrawiam serdecznie, dziękuję Bolusiowi za to, że tak fajnie to zrobił. Myślę, że właśnie też z jednej strony odcinki nie będą wychodzić, bo nie chcę mi się zmieniać tych tekstur na to i na od zera, ale no, jeżeli będę musiał zrobić jakiś odcinek, będę się dobrze czuł, no to na pewno będziemy normalnie nagrywać. Wszystko, co miałem sprawdzić, sprawdziłem. Tu jeszcze lasek, ambonka, jeziorko. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. No i co? Tak to tyle. Myślę, że zobaczycie jeszcze dalsze części, jeżeli chodzi o tą mapę na moim kanale. Myślę, że na razie o takich akcjach tego typu, jakie są wymogi, kiedy ona wyjdzie i tak dalej, powiem Wam w następnym odcinku z tej mapy, bo jest naprawdę parę rzeczy, które trzeba poprawić, naprawić. I dopiero wtedy, gdy będę mógł potestować, pograć, porobić coś w polu, to wtedy będę mógł Wam powiedzieć oczywiście, kiedy ona będzie wydana, co trzeba zrobić, ale na pewno trzeba przejść do kanału oczywiście autora i tam troszeczkę poklikać. Subskrybuj. To na pewno też zachęci go do no, większych robienia map, szybszych i tak dalej, i tak dalej. To wiecie jak to. No tak samo jak ja. Sub, łapeczka i filmik jest. I na tym to polega. Na pewno to jest mega motywacja. Ja też zmotywowaliście mnie mega łapkami ostatnio pod filmami właśnie z od zera. W ogóle ten początek Farminga 19 też był mega. No i cóż, oczywiście no, dzisiaj jest Wigilia. Dzień taki specjalny. Zarazem też moje imieniny, których od 20. Można paru lat nie czuję, bo zawsze czuję bardziej święta niż swoje imieniny. Ale powiem szczerze, że zawsze chrzestny mi przypomina o tym, że mam imieniny, więc serdecznie go pozdrawiam na tym odcinku. No i tak to właśnie jest, no. Chociaż cieszę się, że w tak szczególnym dniu mam imieniny i to jest naprawdę wielki plus. Jeżeli chodzi o odcinek podsumowujący rok 2018, postaram się go zrobić oczywiście na Sylwestra czy Nowy Rok.
To jeszcze tam zobaczę, jak to wszystko wypali, o czym tam pogadamy, ale na pewno pogadamy na odcinku, ile wbiliście łapek, komentarzy i tak dalej, wyświetleń, czas oglądany, subskrybuj i tak dalej, więc dawajcie, subskrybujcie, żebyście jeszcze byli w jakimś może, można tak powiedzieć, odcinku podsumowującym i tak dalej. Ja wam serdecznie dziękuję i pamiętajcie, spędzajcie te święta jak najbardziej z rodziną, w gronie najbliższych, a nie przed komputerem. Ja też odstawiam bardziej nagrywanie, na pewno grać nie będę, chociaż będę miał czas, wreszcie od jakiegoś czasu będę miał czas posiedzieć na kompie, ale nie, i tak odpuszczam to, nie będę nic grał. No jeżeli będę się w stanie jakoś czuł, to nagram po prostu odcinek, ale naprawdę to jest taka, no, wątpliwość w tym stanie, jak to teraz wygląda. Ale zobaczymy. Ja Was już serdecznie na pewno zapraszam na drugi dzień świąt, na Od Zera do Farmera, do mnie na odcinek, bo to już jest nagrane. Czeka świeżutkie. Ino oglądać. Dziękuję Wam serdecznie. Do następnego odcinka. Na razie trzymajcie się. Cześć!